Witam, dzisiaj jest wtorek. Wtorek, a który to? 5/6 chyba jest. No, nie przygotowałem się. No i dzisiaj miało być słoneczko z chmurkami, a jest po prostu lipa. Jest lipa, bo się wybieraliśmy, znaczy się wybieramy ogólnie, bo i tak jedziemy. Mieliśmy jechać na plażę i do sklepu. Zobaczyć właśnie ceny w Lidlu i w Aldiku, jak to jest porównanie. A zaczęło znów kropić, ale może przestanie, ale no po prostu pogoda we Francji jest katastrofa. Wczoraj padało i było wczoraj tak, że cały dzień w sumie siedzieliśmy w domu. Jedynie ten spacerek, co taki był nieudany z tym cmentarzem. No i teraz też tak mamy mieszane uczucia. Ale w Szwajcarii była lepsza, o wiele lepsza. Fakt, że zimne noce były, ale to później szybko się wypogadzało i było ok. Prawda, matka? No, tak, Szwajcarii ładna pogoda. Matka. Dziękuję. Dziękuję. No, jesteś matka trzech córek, więc i psa. Tak, ale była ładniejsza pogoda w Szwajcarii. W Szwajcarii ciepło było. Także tutaj noce są cieplejsze niż. No ciepło, nie, no tutaj to nie ma. No, ale za to w ciągu dnia było pięknie tam, a tu no, słoneczko tak, rozgoniło tam te wszystkie chmurki, szczyty było fajnie widać. A tu jest jak jest. A nawet tutaj szczytów. Chciałem wczoraj dronem polatać, ale trochę za bardzo wiało. Teraz na razie widzę, że wiatru nie ma. Jak nie będzie, jak wrócimy, to coś nagram z drona o tą okolicę. Przepraszam, śniadanie trzeba mi się odbija. Nie patrzeć na pogodę, tylko iść. Po prostu korzystać. Się. Na deszczu pod wodą szybciej człowiek rośnie. No nie wiem, czy mi się jeszcze coś urośnie, ale. O, Wareska. No, jest nasza princeska. Tak, bo już w 8 już szukaliśmy. Już czeka w samochodzie, bo. No, ja byłam na zmianę, ale będzie nad wodą. Bo jedziemy teraz nad wodę. Zmienisz, bo jak zakupy mała zrobimy, to tak za bardzo w samochodzie te zakupy to mogą nam skiśnąć. No to jak chcesz, ja na przykład biorę sobie no, więc tak to jest, jeszcze śmiecie wyrzucimy. No ja wczoraj montowałem film w końcu, ten pierwszy, jak jechaliśmy do Szwajcarii. Bo tak w Szwajcarii nie było za bardzo czasu, jakoś to tak wszystko, ten czas był tak strasznie ograniczony, jako chodzi, pomimo że był dobry internet. Ale wczoraj siedziałem do trzeciej i powiem wam, że coś tu łaziło koło namiotu. Nie wiem co, ale jak będzie coś tu łaziło, to spróbuję to złapać. No nie wiem, czy to, co to będzie. A tak dookoła namiotu coś szło. Manesko, chodź okulary. Ale nie mówię tym dziewczynom, bo będą panikę robić. No i plan jest taki, że jedziemy na razie zobaczyć, co jest nad wodą. Niech dzieciaki się zaspokoją. I później jedziemy na miasto i sklepy. I do sklepów po, nie wiem, coś tam pokupować, bo masło nam się skończyło. I coś, i zobaczyć ceny, jak to wygląda. Mamy 10 minut jazdy, 5,6 km. No jak widzicie, pogoda no nie opiewa optymizmem, jak chodzi. Ale nic. Pogoda nie może nam zepsuć wakacji. Nie ma takiej szansy. No chyba, żeby tornado przyszło i namiot porwało, to byłoby trochę lipa. Bo w samochodzie spać to nie dałoby rady. No i dalej nie jedziemy. Zablokowali nam drogę. Wracamy z powrotem. Rondo naprawiają. Nie, pas poprawiają. O, ale fajnie, że pas poprawiają. Czekaj, bo my musimy. Bo te spasy są słabe. Kurde, wałki maluje. Nie widać. No jak takie małe, to co tam? Jaka dokładność. No, u nas by tak nie robi. O, u nas to jak? O, i to jest tutaj to. Co patrzymy, że z drugiej strony. Nie wiem, co to jest. A to nie jest camping. Ale to jest typowy taki, wiesz, dla. No, ale to nie jest camping. To jakiś coś jest. Jakiś zjazd może. Zjazd. Fanatyków przyczep campingowych. L'amour à la raison, l'amour est...
To jest taki parking fajny, blisko plaży. Widać, że pogoda jest jaka jest, bo dużo miejsc wolnych jest, jak widzicie. No i to tak wygląda. Idziemy zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie, z tego plażowania, czy nie. Ale jest jeden plus, to jest taki, że nie ma wiatru. I na razie drugi plus jest taki, że na razie nie pada. Zobaczymy, jak to dalej. Jak to dalej będzie wyglądać. Nie wolno z psem. Dlaczego nie wolno z psem? Nie wolno. Ale skąd wiesz? Albo może gdzieś dalej iść. Psa nie zostawimy w namiocie, bo nie ma szans, to jest namiot. No, jesteśmy tu nad brzegiem. A, i to jest odpływ, faktycznie to jest odpływ, no. I to pod wodą jest wszystko? Tak. Tak, to wszystko jest pod wodą. Dlatego widzisz, ludzie tam chodzą. A tu się znów, tak jak mówiłem, że klify są ładne, ale się usuwają i teraz to też widać, że się osunęło. Za dużo deszczu było chyba. Możliwe. No i okazało się, że tu jest odpływ. Idziemy teraz, bo tam ludzie też chodzą. Bo tu są boje, jak widzicie. Boje i tu się niby ludzie kąpią. A idziemy zobaczyć tam dalej z Nikolą. Bardziej chyba się skuramy z tymi kamieniami niż zejdziemy. No ale już trochę lepsze buty wziąłem, nie klapki. Tylko idę w Adidasa. Nie, klapki to jest tragedia. W klapkach się nie da iść. Idziemy, tam jest taki coś betonowego, jakaś ścieżka i tam ludzie chodzą. Ale wrażenie fajne, jak jest odpływ. Abyśmy przyszli później, byłoby to wszystko pod wodą. I ta woda jeszcze spływa, to jeszcze to nie wszystko. No i dochodzimy do tego betonowego. A ja myślę, że to była wcześniej taka jakby... No oni to musieli chyba na szybko robić, póki po przypływu nie było. Chyba tak. Bo to widać, że to jest... Z ruiny, że... Ty, tata, zobacz, są muszle w tym. Aha. A wyjmiesz? Da radę wyjąć? No, nie. Muszle są. No, tam też. No, takie podziurkowane. A fajne. A coś znajdziemy w tej wodzie? Nie wiem, byśmy musieli wziąć tego. Ten waneski. No. Ale jakie. Przez wodę wyryte. Dziury w skale. Ciekawe, czy coś tu znajdziemy. Pewno? A! To są zwierzątka! A! On w środku. No, nie ruszaj. Przepraszam. Przepraszam, że obudziłam. Nie chciałam. A ja myślałam, że to... Ja dobrze, że takie buty wziąłem. Oj, nie wiem, jak to dalej dojdzie. To robić musimy przez... Nie, ludzie to robić do złego. Tutaj przez to. Tędy i tak. Ale jak to iść? Czy to da się iść? Dobrze. A ta woda jeszcze spływa, jak widać. I tutaj skończyli, bo dalej nie mogli chyba. Nikola idzie pierwsza. No co jest? Ryzyk fizyk. Przeszłam. Nie, no to wiesz, to jest masywne. Nie, bo to są glony. Tylko trzeba uważać, bo jest ślisko. No właśnie o to mi chodzi. Ale jakie wyżłobienia. Nie, tutaj to kurde w klapkę, to ja bym sobie pociął buty. No za, jakie to ostre. A tutaj byśmy musieli chyba górskie buty mieć. No. To jest tak ostre.
Znaczy no nie aż ostra, bo ja bym nawet kroka nie dał, ale trzeba uważać. No tak myślałem, że tu chyba się we Francji to się nie wykąpiemy. O Nikola, chyba źle idziesz. Trzeba tu bardziej na prawo iść. No ja zawsze idę. O. Tylko trzeba patrzeć jak się idzie. Ja jestem ciekawy, czy gdzieś tu znajdziemy ten słynny klif. No idź dalej, bo to trzeba chyba dalej wyjść, może będzie go widać. No, a już doszliśmy, już kawałek zrobiliśmy. Ale jeszcze drugie tyle przed nami, albo dalej jeszcze. A jak ktoś chce naturalne akwarium, to proszę. O. Naturalne morskie akwaria. Z zwierzątkami i muszkami. No, zwierzątek to ja tu nie widzę. Opcja jest taka, że sobie odpuszczamy. Bo tu już są takie glony, że tu nie wiadomo na co nadepnie się. Nie wiadomo gdzie jest skała, gdzie jest woda. Nikola już to przetestowała. Przed chwilą. Akurat nie miałem włączonej kamery. No ludzie jakoś tam dochodzą, ale nie wiem. Albo tu w klapkach samych, takich klapkach takich trekkingowych. No nie? Możliwe. No, lepiej iść. Bo nie, jest nieciekawie. Ja to ten kawałek przeszedłem, ja już wolę iść na tą górę i po tych skałkach już iść. Więc doszliśmy tu, no już daleko nie jest, prawda? Ale to... Nie ma co, aż... To się jakoś doszło, tylko że jak wrócić. No, jeszcze wrócić trzeba. Dobra, idziemy, bo dziewczyny tam siedzą. I się nudzą na pewno. Dobra. To się zawijamy i wracamy. Teraz powiedziałem Nikoli, że to jest takie wrażenie, jak ja bym przez miesiąc akwarium albo przez dwa miesiące akwarium nie sprzątał. Tyle glonów jest. No. Idziemy do reszty rodziny. Nikola już też zeszła na ląd. Takiego czegoś to nie widziałem. Łódek, żeby na górze były. Tylko jak oni się mają? Nie, to jakiś widzisz dźwig tu jest. No i dojechaliśmy, to jest miasto Fécamp. To jest miasto portowe. Idziemy na nadbrzeże portowe. Tu jest właśnie kanał portowy. No, bo jak jest ten przypływ, to ta woda unosi się. No. To jest takie gdzieś 6 metrów, 7 nawet. No a to tak wyglądają. No tamto to nowe jest, to nie jest aż takie ciekawe, ale tutaj czy bliżej portu to są takie fajne. No, taki francuski styl. Ale powiem wam, że to mnie tu jedyne co pozytywne jest, że tu parkingi są bezpłatne. Ale fajnie, bo nie ma tłoku. Jest tyle wolnych miejsc parkingowych. O, a tutaj jakaś kolonia albo kursanci żeglowania wypływają w rejs. L'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un.
dużo nie zobaczy. Szkoda. No, lipa. A jak to się wchodziło? No to chyba się wchodziło, no zobacz, masz takie wejście. Nie da rady. Teraz wejdziemy do takiego pomieszczenia. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Tam gdzieś dalej. Bonjour. Wow. No, dobra. No co? Idziemy. No dajcie, Amalia, zobacz. No dalej? Jak oni? Nie będziemy. O, ale sobie idziemy. Znowu się ładny widok. Ale bym zrobił jakieś zdjęcie. Kurde no. Ludzie, gdzie wejdziemy? Zaregione te są. A znalazłaś jakiś ładny widok będzie. Wow, piękny. A? Tam wyżej jeszcze pewnie. No to chyba nie, jak to fajnie robi. Nie, wcale nie. Nie, super, nie chcę się iść. Nie, odpuszczamy. Dalej? O kurczę. Na to mi idę, dzięki. No to nie, już nie. Wracamy z powrotem. To prowadzi do tych domków. No. Ale wiemy teraz, co tu jest.